drogie siostry i drodzy bracia, co można powiedzieć o człowieku, który po sobie nie pozostawił ani jednego słowa? Czy może nas czegoś dzisiaj nauczyć? Spróbujmy popatrzeć na niego jak na kogoś, kogo daje nam Bóg po pierwsze, abyśmy nawrócili się, a po drugie, aby ten człowiek stanął na naszej drodze nawrócenia w tym konkretnym momencie, w konkretnym czasie. Papież Franciszek o świętym Józefie, bo o nim dzisiaj mowa, mówił, że można żyć w roli, ale nie żyć prawdziwie powołaniem, zaufaniem do Pana Boga, zaufaniem do drugiego człowieka, autentyczną służbą. Można natomiast ciągle wszystko kontrolować, starać się mieć wszystko pod swoją kontrolą. Dochodzimy do świętego Józefa, który, można powiedzieć tak po ludzku, i wydawałoby się nam, że stracił kontrolę. Stracił kontrolę nad swoim życiem. Zobaczmy, jego małżonka staje się brzemienną. I po ludzku rzecz biorąc, dla Józefa po prostu zawalił się świat. Czy zawalił się rzeczywiście? Jak to jest z nami, kiedy tracimy kontrolę nad swoim życiem, kiedy coś nie idzie po naszej myśli? Co wtedy robimy? Popatrzmy na świętego Józefa i zadajmy mu pytanie. Święty Józefie, gdzie znalazłeś siłę i moc, by przyjąć swoją małżonkę? Święty Józefie, gdzie znalazłeś tą ufność w Bożą tajemnicę? I przychodzi nam tutaj odpowiedź. Pokora. Pokora to jest cnota moralna. W ogólnym rozumieniu polega na tym, żebyśmy uznawali swoją ograniczoność, czyli prawdę o sobie. Polega na tym, żebyśmy się nie wywyższali, żebyśmy poznawali to, co jest w nas i to, co nas ogranicza. To jest też unikanie chwalenia się i wywyższania się ponad innymi. Droga do prawdziwej pokory polega na umniejszaniu się, na odwracaniu logiki tego świata na rzecz logiki Królestwa Bożego. Do pokornego życia świętego Józefa dołączyło życie Maryi i Jezusa. Bóg zawierzył świętemu Józefowi, by ten mógł dokonać wielkich rzeczy, by razem z Bogiem dokonało się to, co jest dla nas najważniejsze, dla naszego zbawienia. Bóg powołuje nas do tego, abyśmy Mu zaufali i daje nam przykład świętego Józefa, który jest dla nas przykładem pokory. Bóg oczekuje od nas, abyśmy patrzyli na wydarzenia, które są w naszym życiu w świetle własnego powołania, przeżywając je w sposób radykalny, abyśmy od czasu do czasu też zdumiewali się nad swoim życiem, nad tym, jak wielkiego daru Bożego doznaliśmy i za ten dar Boży, żebyśmy Bogu dziękowali. Święty Józef odznaczał się w swoim życiu też milczeniem. Wiemy z własnego doświadczenia, jak trudno jest nam milczeć, kiedy po pierwsze mamy jakieś niepowodzenia, kiedy ktoś nam dokucza, kiedy po prostu chcemy myśleć o swojej przyszłości, jesteśmy po prostu zasypywani różnego rodzaju informacjami, różnego rodzaju artykułami i ciężko jest nam po prostu zamilczeć. Ciężko jest też nam po prostu przyjąć Słowo Boże. To jest dla nas dzisiaj podpowiedź, abyśmy za wstawiennictwem świętego Józefa prosili Boga o pokorę. Prosili też Boga o to, abyśmy mogli zamilczeć i znaleźć się w swoim sanktuarium, swojego serca, abyśmy tam wsłuchiwali się w głos Boga. Milczenie we właściwym momencie jest oznaką pokory, czyli dojrzałości duchowej. Wymaga to od nas wielkiej odwagi. Święty Józef milczy, bo pozwala Bogu działać. Gdy mówimy wiele, ograniczamy Pana Boga. Gdy mówimy za dużo, staramy się własnymi siłami zdziałać. Prośmy dzisiaj świętego Józefa, by był naszym patronem,
by był patronem mądrego i cierpliwego milczenia, który będzie prowadzić nas do spotkania Boga, abyśmy ze świętym Józefem spotkali się w niebie, abyśmy cieszyli się z tego spotkania razem ze wszystkimi świętymi, abyśmy spotkali Pana Boga dzięki tej cnocie pokory i milczenia w sanktuarium naszego serca. Szczęść Boże!